Hejaszka, drodzy widzowie, to ja Guciel i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Polski w Europie Universalis 4 na moim kanale. Dzisiaj, zanim pokażemy wam, właściwie pokażę wam, co się działo po momencie zakończenia ostatniego odcinka, czyli o podjęciu decyzji o wojnie z krzyżakami, krótkie przypomnienie. Wybraliśmy swoich rywali. Nawiązaliśmy Unię z Litwą oraz zwasalizowaliśmy Mołdawię. Odcinek został zakończony decyzją o podjęciu wojny z krzyżakami i rozpoczęciem działań mających na celu rozpętanie wojny. Jak ta wojna się potoczy? Zobaczycie to już dzisiaj. Dobra, a więc czas rozpocząć wojnę. Naszym celem jest załatwienie krzyżaków, załatwienie, Livionian Orderu oraz załatwienie Rygi. W zasadzie z niczym innym nie będziemy walczyć. Nasze wojska wchodzą na ziemię krzyżackie i rozpoczynamy wojnę. Mazowsze już idzie oblegać. Czescy wasale też dzielnie maszerują. I naszym głównym celem będzie zajęcie Gdańska. Bo jeżeli Gdańsk nie zostanie przez nas zajęty, tylko przez kogoś innego i zostanie dołączony do tego, do jakiegoś państwa, no to chyba się nie odpali event gdański i my po prostu nie chcemy w tym momencie Gdańska zajmować. Nie możemy się specjalnie ruszyć, to ruszamy do Królewca. Dobra, tutaj możemy wprowadzić jakieś fajne reformy. I chyba mi się wydaje, że ponad manpower wolę podatki. Mateusz Morawiecki, be like. No nie, nie. No i przełamali obrężenie Chamy jedne. Czemu myśmy nagle całkowicie z dupy stracili Gdańsk? O, idą Czesi. Maszerują Czesi, maszerują. Maszerują pepiki, maszerują. I ci pepicy, zamiast klepać się z jakąś armią czy coś, to nie stoją tutaj. I się gapią. Wreszcie, tu hola padła. Czy nie wiem, jak to tam się ładnie po polsku wymawia. No i wreszcie, Ostruda pada. Teraz zbieramy nasze wojska i ruszamy na Żmudź, aby ją odbić z wrogich rąk. Przy okazji dojdzie tutaj do małej potyczki z wojskami zakonnymi. A przynajmniej miałoby dojść, bo jednak nie dojdzie. Dobra, ruszamy na północ, gdzie staczamy mini bitewkę z niewielkim oddziałem zakonu. Swoją drogą chciałem wam powiedzieć, że przepraszam was, ale mogę czasem nie pamiętać, co robiłem jeszcze przed chwilą z waszej perspektywy, no bo ja to nagrywam na odstępie całkiem sporego czasu. To, co do tej pory widzieliście, nagrywałem o 15, to, co widzicie teraz, nagrywam o 18. Ja już trochę nie pamiętam, co się wydarzyło. No, oprócz tego, że mamy aktualnie wojnę z Zakonem Krzyżackim i tutaj cały czas toczymy większe lub mniejsze bitwy. Wojna idzie naprawdę po naszej myśli, jest wszystko, śmiało można rzec, idealnie. Terytoria państwa zakonnego już w zasadzie nie istnieją, są pod naszą kontrolą. Teraz ruszamy do Livionian Orderu. Przepraszam, trochę źle wymówiłem, ale trudno. I naszym celem będzie tutaj pozajmowanie jak największej części ziem. Obawiam się, żeby koalicja nam się nie zrobiła, no ale myślę, że damy sobie radę. My tutaj święcimy wielkie triumfy na froncie, a tymczasem Austria głosiła nas swoim rywalem. O, i my sami straciliśmy jakiegoś rywala. A, i nie możemy wybrać rywali podczas wojny. Aha, dobra, już wiem, co się stało.
Straciliśmy Węgry, więc doszło do Unii Personalnej Węgry-Austria. Niestety, nie chciałem tego, żeby to doszło do jakiegokolwiek skutku, no ale niestety. Krzyżacy znów przyszli błagać nas o pokój, ale nie. Nie. My weźmiemy to, co my będziemy chcieć i krzyżacy nie będą mieli absolutnie nic do gadania. Może skoro niestety nie będzie 100%, no bo nie mamy floty, więc nie mamy jak pokonać floty krzyżackiej. A my czekamy, aż wreszcie Ryga i Ładgalia padnie. Wtedy wreszcie będziemy mogli ruszyć dalej. Wreszcie, padło! Jeszcze wyślemy dodatkowe wojska do Rygi, żeby ją oblegały. I wreszcie, Ryga pada. Z kim możemy już usiąść do rozmów? Tak jednoznacznie. Rygę. Z Rygą można gadać. Niestety 99% pokoju nic. Naprawdę nic nie będziemy w stanie zrobić z tym, z Rygą. O! Ale możemy sobie Rygę zwasalizować. I po 10 latach potencjalnie ją zaanektować. Chociaż myślę, że z tym będzie lepiej poczekać aż do końca. Krzyżacy znów proszą nas. Polaczku mój, kochany, daj mnie pokój, co jam ci zrobił? A ja mówię, ja wiem, co żeś ty mi zrobił, chamie jeden zbuntowany. Był stronę śmierci, pamiętasz? Potem mężnego Polaczka, który ci mordę obił tak, że już ojom ci nie pomoże. Boże, co ja gadam? Life is brutal and full of zasadzkas. Sometimes kopas w dupas. Postanawiamy szturmem wziąć Rewal. Nie chcemy się dalej czekać. I ruszamy dalej. Niestety Ozylia pozostanie niezdobyta. Nie mamy jak tam wejść. Ponieważ blokada morska. A więc zajęliśmy już wszystko, co było tylko do zajęcia. Czas usiąść do rozmów pokojowych. Zaczynamy od Livonian Orderu. A więc takie ziemie bierzemy od Livonian Orderu. Od Zakonu Krzyżackiego ziemie następujące. No niestety zapomniałem o Rydze. No ale mówi się trudno. Niestety nasze działania dosyć mocno zaniepokoiły całą Europę i będzie trzeba czekać dosyć długi czas przed kolejną wojną. Teraz trzeba dojść do ładu po tej wojnie. A my tymczasem już rozpoczynamy integrację Mazowsza do ziem koronnych. No bo teraz trochę głupio wyglądamy. Mazowsze zostanie do nas przyłączone, to będziemy wyglądać trochę lepiej. A niedługo po Mazowszu dołączy do nas również i Mołdawia. Jest też bardzo nieciekawa sytuacja. Tutaj zakon kawalerów mieczowych z Inflant bije się z Moskwą i na razie przegrywa sromotnie. Wojna się toczy głównie tutaj o dostęp do Bałtyku i naprawdę Livonian Order zabrał te tereny na własną zgubę. Właśnie mamy już dostęp do morza. Więc za niedługo będziemy mogli rozpocząć budowę naszej floty wojennej. O, a Czesi niestety rozpoczynają powolną integrację swoich wasali. Na nasze nieszczęście Śląsk zostanie przyłączony do Czech. Piękny kwadratowy koń. Wspaniały. Kwadratowy koń. No niestety, Livonian Order... Na szczęście właściwie nie poniósł dotkliwych strat w walce z Rosjanami, no ale niestety wojna chłopska została przez nich zwyciężona. Na nasze nieszczęście, a bardzo szkoda, gdyż najprawdopodobniej po tym Livonian Order już by się nigdy nie podniósł. Udało się. Wreszcie po długim czasie udało się zintegrować z powrotem do naszego kraju Mazowsze. I już teraz ten napis wygląda trochę lepiej. Ale kraj cały czas paskudny. O, i dzięki temu będziemy mogli
przenieść stolicę do Warszawy. To będziemy mieli w decyzjach. O tu. Możemy przenosić. Co nam szkodzi? Naszą ambicją w tym momencie chyba najważniejszą jest zostanie papieżem. Właściwie kontrolerem kurii. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony dlaczego, są dwie przyczyny. Pierwsze, chcemy ekskomunikować Austriaka. Wtedy będziemy mogli łatwiej, bez większego problemu, toczyć z nim wojnę, bo Austria i Węgry mają wspólnego władcę. Natomiast tutaj, przy Turkach, my będziemy chcieli ogłosić na nich krucjatę. I my po prostu w tej krucjacie sami dla siebie weźmiemy udział. Zobaczcie, oto pierwszy okręt polskiej marynarki wojennej. Nazywa się on Caritas. Dobrze, przyszedł czas, żeby wreszcie wybrać naszą pierwszą ideę. I myślę, że z naszym stylem podbojów, a mamy w zamiarach podbijać bardzo dużo, najlepiej będą na start nadawać się idee dyplomatyczne. A do naszej potężnej polskiej marynarki wojennej właśnie dołączył drugi okręt. Jesteśmy dumni. O, i zakończyła się wojna Livonian Orderu z Danią. Niestety, no Dania trochę wzięła. Na szczęście wyspa i część Estonii. No nie ma tragedii. Zakon krzyżacki i Ryga, najważniejsze rzeczy, na których nam zależy w tym momencie, nietknięte. O, i tutaj mamy znowu ciekawą skminę filozoficzną. Jaką biurokrację sobie weźmiemy? Zcentralizowaną czy zdecentralizowaną? Jeżeli scentralizujemy, będziemy mieli spadek autonomii. Jeżeli natomiast wybierzemy decentralizację, będziemy mieli dwie możliwe więcej promowane kultury. I wybiorę tutaj centralizowaną. Dlaczego? Autonomia sama będzie nam spadać, co przyłoży się w konsekwencji na więcej dochodów. Wiecie co, być może się trochę za bardzo pośpieszyłem z Osmanem, a zobaczcie, tutaj już wszyscy praktycznie powychodzili z koalicji. Co oznacza, że niedługo rozpoczniemy drugą, mam nadzieję już ostatnią wojnę z zakonem krzyżackim. Jedyne na co musimy jeszcze poczekać, to na odbudowę naszej floty wojennej, a właściwie zbudowanie naszej floty wojennej. Gdyż na razie nie będziemy w stanie pokonać zjednoczonych sił naszych przeciwników. A więc to tyle. Dzięki wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce.